Yeah, taking these chances. They wouldn't give me the answers, so I gotta go out and get it. I'ma hold them off for ransom. Michał Rogoziński, MMA.pl. Jesteśmy na KSW 61, praktycznie już po gali, a za nim mamy... Nie, bo mówię tak Mamedowi. Mamed, zróbmy normalny wywiad. Nie, zróbmy, tak, zróbmy. Chodź tutaj. Jak mam to normalnie zrobić? Ty powiedziałeś, zrób normalnie. Kiedyś raz było robione normalne? Nie, nigdy chyba. No to jak chcesz ode mnie, że normalnie? Normalnie jest. To powiedz mi, jak ten kciuk, bo była operacja zrobiona, był co, złamanie? Nie, było ten, ścięgno zerwałem. Ścięgno zerwałem i MD Klinik uratował mój palec, bo okazało się, że 2 tygodnie chodziłem z tym palcem z zerwanym tym ścięgnem i on cały czas był zgięty, był, wiesz, i ja myślałem, że wybiłem ten palec, a okazało się, że miałem zerwane więzadło. I MD Klinik... Również MML, wiesz, to wszystko pomagają. To zdaje się nawet chyba tydzień po popku miałeś ten albo zabieg, albo tydzień przed nawet. Tak, coś było, no wiesz, i stwierdzili, że mam zerwane i od razu, wiesz, na stół operację zrobili, szybciutko postrzywali i teraz jestem normalny. To była jakaś konkretna sytuacja podczas treningu, czy to jest uzbieranie, czy nagromadzenie się uderzeń? Nie, to było po prostu, wszedłem, wiesz, no po walce. Mhm. Po ostatniej trenowałem sobie tam różnie, ale na matę wróciłem dopiero, wiesz, 3 miesiące, no nie powiem, z tym... Wróciłem po 2 miesiącach, po 3 miesiącach wróciłem na matę i pierwszy trening zapasów z Christianem Bielskim, wiesz, szedłem w nogi, coś tam i nie wiem, gdzieś uderzyłem w bokieć albo w kolano go uderzyłem i już palec był złożony. Jeszcze skończyliśmy trening, myślałem, że kolejne wybicie, mówię, to nic nowego. A później okazało się, wiesz, nie, tam nic specjalnego nie było, jakieś dziwne to było, no, że wejście w nogi robiłem, gdzieś mi palec uderzyłem, gdzieś, no. Jak wygląda to? Dzisiaj rozmawiałem z Aslambekiem Saidowym, powiedział, że już trenujecie wspólnie, więc od kiedy trenujesz? Nie, no trenowałem, to ja coraz trenowałem, wiesz, jeżeli nie byłem na macie, no to w większości dużo biegałem, więc robiłem jakieś tam crossfit, jakieś takie rzeczy, to pokazałeś mi wtedy na treningu. No jak ci to idzie z tymi ketlami? Wiesz co, no musisz przyjechać jeszcze raz, musimy powtórzyć ten trening z ketlami i powtórzyć trening, ale już parterowy. Zróbmy parterowy, tak. Okay. To ja jestem za, ale umawiamy się, że przez to, że ten ACL zerwany, to wszystko ten już nie tłumaczy, bez skrętówek. Ja nigdy nie robię skrętówek. Tylko taktarowe robisz. Ja nigdy nie robię skrętówek, bo to nie jest mój jeden, bo przede wszystkim to jest bardzo duże kontuzje. Tym bardziej na treningu. Na walce to powiedzmy, że można to zrobić, ale na treningu, bo to jest duże ryzyko zerwanie, więc ADO, więc... Tak. Ja już tam nic nie mam, to możesz rwać, nie? Ale nie, to poważnie, przyjedziemy. Dawaj, no ja cię, wiesz, my z tobą żartować, a jeżeli chodzi o walki i te sprawy, my nigdy z tobą nie żartujemy, tak. Więc... Ja poczułem, że on nie żartował nawet ostatnio. Ludzie też to widzieli, nie? Jak ci się podobała gala? Pierwszy raz od ponad roku wracamy do areny. Gdzie... Dwa lata już minęło, nie było z publicznością, ale ogólnie, nie, 2 lata nie było publiczności. Dwa lata? No co to? Dobrze, no niech będzie te 2 lata. To jest bohater wieczoru, zróbcie z nim wywiad. Już mamy 2 nawet. No to ale weź tu, zróbmy wywiad, zobacz. Wykrakałeś. Nie wykrakałeś. Wykrakałeś przez ciebie wszystko. Trzeba schudnąć, cholero, kurde. Trzeba ale ty, trenować. Ja się paradoks... Kurde, trzeba trenować, kurde, a nie pizzę żreć, kurde, i whisky pić, kurde. Przez 8 tygodni nie żarłem i nie piłem. A co było na Instagramie wstawiane? To zadyma, bo to... I ty wierzysz w social media, nie? Ta stara głupi. Kurde, złoty, ty znowu się wtryniesz, kurde. Słuchaj, więc jak ta atmosfera wraca nie, poczekaj, to awantura jest, poczekaj, chodź. No. Ale złoty, chodź na moment, bo tutaj będziesz mi psuł wywiad. Chodź w Majtasie. Chodź. Ty, jak ty powiedziałeś? Jak ty powiedziałeś? Nie, złoty. A później? Złoty. Czy ja dobrze słyszałem złoty? Przecież to... Nie, gdzie, kurde, złoty, kurde, on... On z sercem zawsze ze mną jest. Nie ma... Tak. No ja tu dobrze się bawię, Aso, został mnie. Chciałem się spytać, czy lejdziecie cały czas stójkę do Texteiry też? Głowę Texteira. Kurna macie, ja go mam dość już, naprawdę, złoty. Ja go, na razie, cześć. Zostań, trzymajcie się. Tak, jak najbardziej. Mówiłem, zróbmy normalny wywiad. Słuchajcie, to się nie da. Nie ma opcji. Dziękujemy. Dziękuję, cześć. Taking these chances, they wouldn't give me the answers, so I gotta go out and get it. I'ma hold them off for ransom.